brązowa medalistka z Mistrzostw Europy w roku 2015 z Aten, Marlena Karwacka, następnie numer 70 Paulina Petri i numer 47 Julia Krzyszka. I już Berna ruszyła. Kto dzisiaj w pierwszej serii Pucharu Polski wygra, proszę Państwa, Kaylin. Przekonamy się już niedługo. Kolejne sportowe emocje przed nami. No i oczywiście również oczekujemy tutaj Państwa dopingu, ponieważ na pewno ktoś się tutaj, czy to rodzina, czy przyjaciele, ale również kibice, którzy przyszli, upatrzą sobie na pewno jakąś zawodniczkę, której będzie kibicował. Finał Kaylin u kobiet. Walka o zwycięstwo właśnie w tej konkurencji. Dwie zawodniczki tutaj, a nawet trzy zawodniczki z Grudziądza, reprezentantka Łodzi, Ziemia Narłowska i Tarnowia, Tarnowo Podwórne. Nie było jednak po tych dwóch wypadkach jakichś tam uszkodzeń na torze, więc zamykniemy już finałem w Kaylinie, proszę Państwa. No i teraz już drugie dziewczyny ruszają. Kaylin, finałowe rozdanie i zobaczmy, bo teraz na czele właśnie brązowa medalistka Kaylin z Aten, Marlena Karwacka z numerem 8, ale już tam rusza zawodniczka z Polenu i ze Stendera Łódź, Paulina Petri. No i są po drugiej stronie, zobaczmy, ta górna część ruszyła również Jóźwita Jagodzińska i ona najmocniej teraz zaciągnęła tutaj po tej górnej, z tej górnej części to Worek Jagodzińska, Karwacka i jest tam chyba Urszula Łoś z Grudziądza. Zobaczmy, bo teraz kolejny atak z górnej części zawodniczki z Grudziądza. No i za chwilę będzie ostatnia, jest prosta i kto tutaj teraz dzisiaj będzie najlepszy w Kaylinie, kobietach. Jest numer chyba 35 albo 55, jak już odejrzałem. To była 55, a więc Aleksandra Tełomanow. Brawo! Brawo dla dziewczyny, ale to jednak ona dzisiaj będzie najlepsza w Kaylinie. Aleksandra Tełomanow, Stal OZX i Gotex Grudziądz.